Dzień dobry, witam serdecznie, Tomek Rozmus, poniedziałek, 23 września, zapraszam na Crypto Flash. Dzisiaj Bitcoin zaczyna swój dzień od ceny w okolicach 10 tysięcy dolarów. Weekend miał być weekendem wielkich wzrostów, wielkich zmian, a okazał się weekendem, który koryguje ceny na altach, a mrozi Bitcoina. Widzieliśmy w sobotę duże spadki na pozostałym rynku. Bitcoin nieco obniżył swoje notowania z okolic 10 200, w okolice 10 tysięcy dolarów za jednego bitcoina, ale spektakularnych tutaj ruchów nie było w ciągu tego ostatniego weekendu. Dzisiaj przypomnę, że 23 września startuje platforma Bakkt, z którą rynek wiąże wiele nadziei. Przyznam szczerze, spodziewałem się, że w ciągu ostatniego tygodnia ceny zostaną wkalkulowane, szczególnie tutaj w bitcoina. One zostały wkalkulowane w czwartek właśnie w alty, gdzie większość tutaj spodziewała się wielkiego rozpoczęcia sezonu. Przypomnę tylko, że moim zdaniem tutaj bez Bitcoina żaden inny rynek nie powinien tutaj odjechać i wszystko skupia się w tym momencie wokół cen Bitcoina, więc Bitcoin będzie tutaj tak czy tak głównym wyznacznikiem kursu. Uważam raczej niemożliwe to, żeby ceny bardzo mocno odjechały bez ruszenia tutaj najpopularniejszej kryptowaluty. Natomiast jeśli chodzi o rynek tutaj kryptowalut, nic się za bardzo szczególnego tutaj nie wydarzyło, poza oczywiście faktem, że ten alt season spowodował dosyć duże nadzieje. Później te nadzieje zostały w sobotę i w niedzielę bardzo skutecznie skorygowane przez rynek, ale Bitcoin cały czas rangeuje i jest w ważnej oczywiście strefie, jest na górnej granicy wyznaczonej przez właśnie strefę wsparcia, czyli 9300, 10 tysięcy na kontrakcie terminowym i za chwileczkę przejdziemy do rynku i do pełnej analizy. Zaczynamy może w dniu dzisiejszym od rynku informacyjnego, czyli zobaczymy, co ciekawego akurat zostało publikowane w weekend i na sam koniec zrobimy sobie pełną analizę wykresu Bitcoina. Natomiast już teraz mogę powiedzieć, zresztą Państwo również podejrzewam, że sami to zauważacie na swoich oczywiście wykresach, że w tym momencie za wiele się też tutaj nie dzieje pod względem nie tylko oczywiście price action, ale również pod względem wolumenowym. Rynek cały czas stoi i cierpliwie czeka, ale już po południu zapowiadam dzisiaj wydanie specjalne, więc zapraszam szczególnie na mój kanał, zapraszam również do polubienia i zasubskrybowania kanału, gdyż zrobimy sobie zaraz po otwarciu platformy Bakkt wydanie specjalne, w której zanalizuję dokładnie, na czym polega ta platforma, jak ona będzie działać, no i oczywiście czego po tej platformie się będziemy spodziewać. Jeśli chodzi o rynek tutaj informacyjny, to dzisiaj na oczywiście nowo powstałej giełdzie Tokeneo w dniu dzisiejszym zostanie uruchomiony tutaj kurs Bitcoina do polskiej złotówki. Ja przygotowałem sobie taki portfel, myślę standardowy, w sensie takim, że portfel, na który można było uzyskać 100 tokenów TEO, tokenów funkcyjnych giełdy. No i oczywiście te tokeny działają w oparciu o tak zwany system TEOshare, czyli dzielenia się zyskiem. Giełda się rozwija, jest po pierwszym tygodniu handlu, no i na samo 100 TEO, które ktoś mógł mieć tutaj zdeponowane po założeniu konta, oczywiście nie pozbył się tego TEO, wolumen obrotu cały czas tutaj wzrasta. Widać, że naliczyły się cząstkowe oczywiście, póki co cząstkowe tutaj kwoty, no ale mamy trochę TEO, mamy tutaj trochę Ethereum, mamy tu również Satoshi, mamy
bata, no i golem, no i w tym momencie, czyli od dnia dzisiejszego będą naliczały się również polskie złotówki, dlatego że zostanie uruchomiony rynek bitcoina do polskiej złotówki, no i z tygodnia oczywiście na tydzień ta płynność, głębokość rynku cały czas będzie wzrastać. Sami również będziecie mogli tworzyć rynek, wystawiając zlecenia oczywiście z dwóch stron, bo już od środy platforma pozwoli na wystawianie zleceń, jednocześnie zleceń dwóch, czyli kupna i zarówno sprzedaży na rynku. I to właśnie oznacza, że każdy będzie mógł zostać market makerem, więc każdy będzie mógł tworzyć oczywiście ten rynek we własnym tutaj zakresie. Jeśli chodzi o serwis Tokeneo News, dużo ciekawych informacji. Moim zdaniem najciekawsza informacja w tym tygodniu to oczywiście informacja, która będzie tutaj dotyczyć platformy BACT, ale ta informacja dopiero pojawi się po południu. Natomiast tutaj są również spekulacje robione bardzo duże odnośnie chińskiej waluty. Chińska waluta cyfrowa nie zostanie uruchomiona w listopadzie. Oczywiście jeśli chodzi o chińską walutę cyfrową, to jest waluta cyfrowa, niekoniecznie jest to kryptowaluta, chociaż niektórzy mówią właśnie o takiej typowej kryptowalucie tworzonej przez władze w Chinach. Natomiast no, to nie możemy nazwać, czy tą walutę cyfrową nie możemy nazwać do końca kryptowalutą, dlatego że ma ona charakter mocno scentralizowany, zresztą władze w Chinach w ogóle tego nie ukrywają. I Global Times podaje właśnie, że chiński bank centralny zaprzecza w tym momencie doniesieniu, jakoby właśnie ta waluta miała zostać wypuszczona już w listopadzie. Natomiast nie zaprzecza, że prace nad tą walutą cały czas trwają, no i określa wypuszczenie w listopadzie tej kryptowaluty mianem oczywiście niedokładnych spekulacji. No i 21 września chiński Bank Ludowy wydaje takie specjalne oświadczenie, w którym mówi, że prace cały czas trwają nad wirtualną walutą, natomiast to zostanie póki co odłożone oczywiście w czasie. I chińska waluta cyfrowa ma oczywiście być wspierana kredytem państwowym, czyli tutaj bardzo mocna ingerencja również państwa chińskiego. Chiński Bank Ludowy dodaje również, że wprowadzi także dwutorowy system operacyjny dla swojej kryptowaluty i przyjmie on scentralizowany model zarządzania. Centralizowany model zarządzania to oczywiście niezdecentralizowany model, czyli tutaj jeśli mówimy o kryptowalutach, to z definicji już ta waluta chińska, cyfrowa waluta chińska traci, że tak powiem, na samym przywileju bycia kryptowalutą. Natomiast Chińczycy mówią jasno, ona ma być tak wygodna i tak powszechna, żeby wszyscy mogli ją używać. Chcemy tutaj ułatwić przede wszystkim codzienne płatności, natomiast nie będziemy rezygnować z tradycyjnej oczywiście formy wymiany tutaj pieniędzy. Więc póki co chińska waluta tutaj cyfrowa nie wchodzi w rynek. Natomiast Chińczycy bardzo podobnie uważam jak Facebook i mam na myśli tutaj Libre, bardzo mocno wpłynie na pozostałe kryptowaluty, dlatego że używanie chociażby cyfrowej chińskiej waluty zwiększy oczywiście świadomość i również zachęci ludzi do użytkowania tej waluty, a przez to, jeżeli oni będą używać, Chińczycy mówię tutaj, będą używać chińską walutę cyfrową, wiadomo, że będą nosić na takich nośnikach jak chociażby swoje smartfony, więc również zostanie społeczność przygotowana i przyzwyczajona do używania nowego rodzaju pieniądza, pieniądza elektronicznego, a jeżeli tutaj świadomość ta wzrośnie, no to również z łatwością później będą tutaj przyswajane, myślę, kolejne kryptowaluty, czy kolejne waluty oczywiście elektroniczne, mam na myśli tutaj kryptowaluty, więc i Libra, która spowodowała dosyć dużą powszechną dyskusję, również przyczynia się do zwiększenia adopcji. Tak samo chińska waluta cyfrowa, która wiemy już nie zostanie uruchomiona w listopadzie, to ta waluta również tutaj będzie mocno wspierać właśnie adopcję pozostałych kryptowalut.
W kolejnym artykule James Sangali, dlaczego banki nie chcą korzystać z XRP, produktu Ripple. Okazuje się, że wdrożenie przez właśnie Ripple, przez banki, no nie do końca tutaj świadczy o korzyściach, które mogłyby w pierwszym, że tak powiem, w pierwszym rzucie świadczyć właśnie takie znamiona bardzo dużego udogodnienia dla banków. Dlaczego? Chodzi o to, że Ripple jest uznawana jako waluta bankowa. Większość z nas cały czas uważa, że banki bardzo chętnie ją wykorzystują. Natomiast okazuje się, że banki bardzo chcą ukrywać przede wszystkim wolumen swojego obrotu. No ale oczywiście wiemy, że na blockchainie ten wolumen nie można od tak sobie ukryć, więc to jest tylko i wyłącznie, jak jeden z właśnie z autorów bardzo ciekawego artykułu opublikowanego na Medium mówi, że to są tylko i wyłącznie pozorne korzyści. Więc wchodzimy dalej w ten artykuł i czytamy, że Ripple między innymi tutaj podejmuje współpracę z wieloma bankami. On już podjął i bardzo dużo wysiłku zrobił, aby banki rzeczywiście zwróciły na tą walutę uwagę. No i tak na dobrą sprawę okazuje się, że banki nie chcą używać tej waluty jako waluty bazowej i podaje się tutaj trzy argumenty. Przede wszystkim to, co już powiedziałem, prywatność to podstawa. Brak prywatności, instytucje po prostu unikają Ripple ze względu właśnie na to, że te transakcje są widoczne dla konkurencji. No, banki oczywiście próbują tutaj tą informację ukryć, no bo to zdradza przede wszystkim no, główny core jakby działalności i banki raczej nie chcą między sobą wymieniać takich informacji. Przykładowo właśnie w usłudze X-Rapid wykorzystywanej do transakcji międzynarodowej ogromną wadą płatności jest to, że płatności nie są, właśnie czytamy, nie są prywatne. Mówi się również tutaj o grze pozorów. To potwierdza oczywiście na własnych doświadczeniach. Bardzo dużo banków próbuje w tym momencie zatrudniać specjalistów do tak zwanych specjalistów do spraw blockchaina i głośno i hucznie się to ogłasza. Pokazuje się oczywiście też konkurencji, jak bank jest postępowy, pokazuje się również społeczności. Natomiast my wiemy, że te działania są bardzo, bardzo pozorne. W Polsce również banki próbują bardzo hucznie zatrudniać specjalistów, natomiast do spraw blockchain, natomiast nic za tym nie idzie, bo te produkty ewentualnie, czy te zmiany, które mogłyby być oparte o blockchain, są po prostu na samym starcie duszone i jest to tylko i wyłącznie póki co część strategii PR-owej. Są banki na świecie, jak na przykład Goldman Sachs, który rzeczywiście zatrudnił specjalistów do spraw blockchain, no i stworzył własną kryptowalutę, ale do oczywiście rozliczeń póki co wewnętrznych i pomiędzy oddziałami banków. Również są tutaj jako jeden z argumentów, dlaczego Ripple nie będzie do końca wykorzystywany przez banków, czy tylko i wyłącznie jest pozorny wykorzystywany do transakcji, to również mówi się tutaj o tańszej alternatywie. Korzystanie właśnie z Ripple jest tanie i szybkie w porównaniu oczywiście do tradycyjnych usług bankowych, które my w tym momencie znamy, ale są lepsze i bardziej skuteczniejsze alternatywy. I między innymi do takich właśnie alternatyw należy platforma Corda R3, mało znana platforma, ale ta platforma pozwala tutaj zachować poufność własnych transakcji, czyli coś, czego banki naprawdę potrzebują, a Ripple niestety nie jest tutaj anonimowy. Więc banki nie stoją murem właśnie za Ripple. Pytanie jest tylko teraz takie, czy Ripple rzeczywiście
może mieć, no bo wiadomo, że Ripple i wycena Ripple jest tutaj bardzo mocno argumentowana tym, że to jest waluta powszechnie wykorzystywana przez banki. Natomiast każdy jeden w tym momencie taki projekt, który rzeczywiście będzie dawał kolejne alternatywy i kolejne zalety, jak na przykład anonimowość, jak może nawet i szybkość, ale te dwie rzeczy są najważniejsze i koszty transakcyjne spadające, no to Ripple zostanie tutaj z pewnością przez rynek wyparty, no bo nie będzie miał argumentów odpowiednich do tego, aby skutecznie konkurować z innymi nowymi projektami. Także Ripple niekoniecznie może zyskiwać właśnie dzięki bankom. I kolejny artykuł, cała prawda o tokenach personalnych. O tokenach personalnych wydaje się, że na rynku polskim zostało już powiedziane praktycznie wszystko, natomiast wciąż powstają tokeny personalne. Ten rynek nieco jest stłumiony przez tych, którzy sami w 2017 czy 2018 roku tworzyli te tokeny personalne, hucznie, ale tokeny personalne, które nie miały do końca tutaj dużego zastosowania, więc te same osoby mówią po roku, po dwóch, nie, to nie jest czas na tokeny personalne. Trochę pomyliliśmy się, trochę może przeliczyliśmy się z możliwościami tych tokenów i w tym momencie twórcy ich nie wspierają. Oczywiście do bardzo znanych twórców tokenów personalnych, który murem do tej pory stoi za tymi tokenami, należy z pewnością Szczepan Bentyn, którego jakby nie było, ta wycena tego coina jest utrzymywana na jakimś poziomie, ona oczywiście fluktuuje, natomiast można uznać Szczepana Bentyna za takiego prekursora tutaj tokenów personalnych i cokolwiek nie zarzucić innym twórcom tokenów personalnych, to nie można zarzucić Szczepanowi, że nie znalazł tutaj zastosowania do tych coinów. No bo o co chodzi z coinami personalnymi? Część osób myśli, że o, stworzymy sobie fajnego tokena personalnego, stworzymy sobie własną walutę, pewnie inni przyjdą chętnie, zaczną jej ją kupować. Nasza wartość momentalnie wzrośnie, ale co dalej? Uważam, że oczywiście do tokena personalnego trzeba zapiąć całą tokenomię, czyli nowy rodzaj ekonomii, która rzeczywiście będzie wspierać kurs danego tokena i musi użytkownik, emitent dawać cały czas wartość. Czy to wartość w postaci kontentu, czy to wartość w postaci jakiejś bardzo wyselekcjonowanej wiedzy, bądź też za te coiny mogą być oferowane unikalne produkty, które za tradycyjną walutę fiducjarną nie są oferowane. Musi być coś ekstra. Natomiast uważam, że tutaj bardzo dużo osób, chociażby patrząc na platformę Szczepana Bentyna Personal Tokens, tylko nieliczne tokeny rzeczywiście mają wartość, pozostała reszta. To są tokeny zrobione moim zdaniem bez pomysłu, czy nieprzemyślane tokeny, które w tym momencie nie mają żadnej ekonomii, no i ich wartość oczywiście szoruje pod niej, jest praktycznie znikoma. No i tutaj na kanale YouTube Portfel Kowalskiego możemy zobaczyć ciekawy właśnie odcinek o tych tokenach personalnych. Wiele osób pochopnie oczywiście decyduje się na ich emisję, nie mając planu co do ich zastosowania. I tutaj się zgodzę w 100% z tym. Tokeny również mają w początkowej fazie bardzo wysoką cenę, bez oczywiście też płynności odpowiedniej. No i co jest najważniejsze, one nie spełniają po prostu funkcji, które mogłyby rzeczywiście tutaj spełniać. Natomiast największą funkcją takiego tokena personalnego jest nawiązanie relacji i budowanie więzi. No i te tokeny do tego między innymi powinny właśnie służyć. Strategia co do nawiązywania na przykład relacji jest dosyć bardzo prosta. Jest kilka oczywiście możliwości zastosowania i budowania takich relacji, ale bardzo prostą jest zachęcenie na przykład czy płacenie swoim fanom, swoim wyznawcom, followersom, płacenie za na przykład oglądanie materiału, zarobienie jakichś konkretnych akcji jak szerowanie, lajkowanie, ale to są na razie bardzo proste rzeczy i tokenomia wymusi coś więcej.
więcej, bo jak wszyscy będą to robić, no to oczywiście to już nie będzie unikalne. Natomiast osoby, które mają swoje tokeny, powinny rzeczywiście, tak jak już powiedziałem na początku, świadczyć jakieś ekstra usługi, które rzeczywiście spowodują, że te coiny będą same w sobie unikalne. I usługi bardzo często świadczone za tokeny mogą na przykład obniżać cenę w porównaniu z walutami fiducjarnymi. To jest też kolejna jakby cecha. Przykładowo produkt kosztuje 100 zł, za zakup przy użyciu tokenów personalnych może kosztować, w przeliczeniu oczywiście kursowym, może kosztować znacznie mniej, powiedzmy 80 czy 70 zł. Możemy sobie zrobić takiego, one, te coiny mogą mieć różne funkcje. Mogą mieć funkcje płatnicze, ale mogą mieć też funkcje takie lojalnościowe, czyli płacimy użytkownikom za dokonywanie jakichś konkretnych akcji, jak również możemy na przykład poprzez token taki personalny możemy również dostarczać usługi, które, tak jak już też powiedziałem na samym początku, nie są dostępne na za walutę fiducjarną. Na przykład możemy założyć ekstra grupę dla swoich fanów i wejście na tą grupę będzie tylko i wyłącznie za te tokeny personalne. Ale taki emitent musi oczywiście tworzyć tego materiału bardzo dużo, żeby była wartość posiadania, wymiany, która zapewnia też odpowiednią płynność rynkowi. Nie jest to takie proste. Myślę, że bardziej takie tokeny personalne mogłyby być takimi tokenami bardziej biznesowymi. Myślę, że więcej biznesu mogłoby wykorzystać tego rodzaju tokeny, właśnie korporacyjne tokeny. Nie mówię tutaj o tokenach securities, ale mówię o tokenach właśnie dla małego biznesu. Ale jak jesteśmy przy temacie tokenów personalnych, uważam, że nie każdy powinien mieć ten token personalny, no bo nie każdy ma również dużą wartość taką do zaoferowania, czy nie tworzy odpowiedniego po prostu tutaj kontentu. Ciekawy materiał, zapraszam do tego artykułu na stronach Tokeneo News, można go znaleźć, tokeny personalne i tutaj również dużo jest powiedziane na kanale Portfel Kowalskiego. Tak czy tak, myślę, że tokeny personalne będą miały zastosowanie. Nie każdy powinien go rzeczywiście tworzyć, ale z osoby, które, powtórzę to jeszcze raz, tworzą dużo kontentu, mogą między innymi tutaj zapiąć odpowiednią tokenomię dla takiego rodzaju waluty osobistej, bo inaczej jesteście skazani na porażkę. Zapraszam już jutro na kolejny Crypto Flash, a dzisiaj po południu na wydanie specjalne odnośnie platformy BACT. Jeżeli materiał był dla Was pomocny, edukacyjny, dajcie łapkę w górę, zostawcie komentarz. No i przypominam, na platformie tokeneo.com dzisiaj ruszają nowe rynki. Rynek do polskiej złotówki, no i oczywiście otwieramy rynek do waluty euro. I zachęcam również do obserwacji TeoShare, bo system naprawdę zaczyna bardzo fajnie działać. No i tylko i wyłącznie będzie w tym momencie przyspieszał, bo cały czas napływają nowi użytkownicy. No i wiadomo, że waluty fiducjarne zwiększą również ilość transakcji, a co za tym idzie, zwiększą również dochodowość tokenów TEO. Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia.